Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Testujemy zupełnie nowy pojazd, chyba tam stoi już. Czy to ten? Czy to jest ten z gąsienicami? Co to jest? Tak, to jest chyba ten z gąsienicami, spoko wygląda. O nie, moja postać się zmęczyła, Jezu. A suka była taka wytrenowana, a to jakieś dziadostwo, nie? No dobrze, ale jest, czekałem na ten samochód od dawna. Nie podobają mi się te jaskrawe kolory, ale może coś się jeszcze uda z tym zrobić. Gdzie on ma? Aha, tu się wsiada. Dobra, jak działają te gąsienice, sprawdźmy. Wow! Okej, więc to jest całkowicie golutki pojeździk bez żadnych modyfikacji. Tam są jacyś... O kurde, jakie to szybkie jest. Nice. Sprawdźmy, czy to jest zwrotne jakkolwiek. Wow. Tutaj jest jakiś ziomek. Znajdę cię. Okej, okay, zabił się. Oh shit. No niestety. Dobra, tutaj będzie jakiś strzelający latał chyba samolot. Tam wybuchał coś. Fajny mamy bagażnik z tyłu. Możemy zabrać jakichś ziomeczków ze sobą, jeśli byśmy chcieli. Sprawdźmy, jak potraktuje śmigłowiec. Cyk. Ty, ale fajny jest. Fajny ten pojazd. Możemy się... możemy coś tam podjechać sobie. Okej, tu jest ten ziomek, co mnie cały czas tutaj atakuje. On jest dobry. Pięknie mnie potraktuje z wyrzutni rakiet. Ja chętnie zobaczę, ile wytrzymam ich. Cip. Szczelaj! O, właśnie. Wybuchy. Yeah. Więcej wybuchów, ziom. Więcej wybuchów. Gdzie są wybuchy? Słyszę. Yeah! Dobra, dymię się na czarno, więc już nie jest za dobrze. Trzeba uciekać z tego miejsca. Ten koleś jest dobry. Uciekajmy stąd. Sprawdźmy tą jeżdżącą masakrę. Bardzo mi się podoba z wyglądu, poza tym malowaniem, ale specjalnie wybrałem takie, żeby nie było cały czas takie samo. Jak w innych samochodach, pojazdach. Taran jest spoko, ale widzieliśmy, że niespecjalnie to działa. A tam nie działa. Zaraz to naprawimy wszystko. Okej, okay, to mi się podoba. Uderzenie boczne. Co to robi? Kurde. Dobra, dopalacz bierzemy tym razem. Stać mnie? Pewnie, że mnie stać. Nadwozie, dekoracje. O kurde. Po co to jest? Nie wiem, biorę wszystko. Cyk. Kolce. Czy te kolce coś robią? Chyba nie. Ale wiesz, ale weźmiemy. Płyty. Cyk, jaki opancerzony. Oj, spoko wygląda ten pojazd, naprawdę. Orurowanie. Jakieś tam ulepszanie. Chyba mamy jakieś pancerne. Biorę. Cyk, opancerzenie. To jest chyba jakieś tam super opancerzenie. Klatka. Aha! Okej. Okay. Biorę. O, dobra. Silnik. Ulepszenie. To jakieś osłony silnika. Co? Gdzie to jest? Aha, tutaj. Dobra, biorę ostatnie. Ostatnie najlepsze zawsze jest, nie? Okej, okay, wydech. Jeszcze wydechu nie zrobiliśmy. Skośny górny. Ja tego w ogóle tu nie widzę. Aha, tutaj są z tyłu coś się pojawiło. Tylny. I tutaj coś na górze. Ciężko dojrzeć. Światła. Zestawy neonowe. Tu nie ma w ogóle świateł. Oznaczenie. Okej. Okay. Możemy coś tam jeszcze pozmieniać. Podoba mi się to, niech będzie. Myślałem, że 400 tysięcy kosztuje, ale tylko 40. Lakierowanie. Ach. Nie da się tutaj chyba za dużo zmienić. Kolor dodatkowy. O, gąsienicę na szczęście można zmienić na jakiś inny. Dajmy zielone? Nie. Błękit. Ciekawe, jaką tu broń będziemy mieli do dyspozycji, ale chyba to samo, co w innych pojazdach, nie? Czarne dajmy. Pyk. Progi. O kurde, patrzcie. Ile tego jest. Ale szczerze, mi się podobają te odsłonięte gąsienice. Zastanawiam się, czy przez to pojazd nie jest jakiś słabszy. Nie? Jak myślicie?
Chyba nie, bo to tylko zdoba jest. Śmieszne. Ale zostawię fabryczne. Turbo. Pionowy skok. To musi wyglądać śmiesznie w tym pojeździe. Wezmę. Koła. Koła? A, kolor, okej. Okay. Alufelki. Szyby. Cyk. Broń. Taran. Tu możemy mieć tak. O! I ten wezmę sobie. Ciężki. Wezmę ten ostatni, bo on chyba może w górę tak, ten. Co to jest? Malowane, czyste. To ja biorę czyste, bo to jest to samo. No i weźmy sobie... Nie wiem, z kulcami tam, co daje. Jakieś obrażenia. Która jest najdroższa? Ta IM jest najdroższa, bo może wyłączyć komuś silnik, nie? Wezmę ją. Będzie taki mój overkill, ten pojazd. Okej. Okay. Jedziemy nim. Jedziemy na walkę. O, mam tu celowniczek jakiś fajny. Sprawdźmy ten celowniczek. Dobra, działa. Jedźmy teraz jakieś pojazdy. Tutaj ten. Cyk, 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 cyk. No ten... Bierzemy ciężarówkę ze sobą. Ten taran taki sobie, nie? Mieliśmy już lepsze pojazdy, które miały fajniejszy taran, ale no... Ciekawe właśnie, czy rodzaj taranu ma znaczenie. I skok, właśnie, w tym pojeździe skok jest świetny. Turbo, pyk, znaczy no, nitro. I tutaj mamy taki karabin, nie możemy mieć tutaj laserów. Ale ja nie wiem, czy te lasery są mocniejsze, czy nie. Może taki kaliber 50 jest lepszy. Ale te gąsienice są świetne, naprawdę. Super, że coś takiego dali. Jaki ten taran jest długi w ogóle. On się zanurza w ziemię. Ech, GTA. Okej, okay, więc mamy to. Teraz tak, działko. No tylko to działko mamy. Skok hardkorowy. Zobaczmy, jak ten pojazd poradzi sobie naprzeciwko innym graczom. Odpalamy nitro. A, już wiem, po co te wydechy, bo możemy mieć te wydechy z tyłu, albo właśnie takie do góry, nie? Więc zróbmy rozróbę. Ten pojazd się idealnie do tego nadaje, on został do tego stworzony. nie wiem, moi drodzy, co mam o tym myśleć. Ej, tam jedzie jakiś ziomek chyba z tyłu. Jednego gracza już żeśmy potraktowali bardzo, bardzo, bardzo słabo. Znaczy... odpowiednio. Tutaj mamy po drodze jakiegoś kolesia. Sprawdźmy, co on potrafi. A, zapomniałem, że miny mamy chyba jeszcze. Miny IM, nie? Ej, dobra, bo to chyba jakiś nowy gracz był. On chyba nie chciał się ze mną bić, po prostu takie... Wbił dopiero do GTA, otworzył konto i takie... What the fuck? Co to jest? Przejechało go. Okej, okay. Chodźmy już do takich, co tutaj ogarniają temat. I grają, i mają jakieś tam poziomy czy coś. O, tutaj jest z nagrodą za głowę. Zobaczmy, co on potrafi. Wyszedł z gry. Ojej, to na pewno ten, co ja go zabiłem? Alt F4 i odinstaluj. Jest, gonimy go! Gdzie on jest? Co to on tam ma? Nie wiem, chcę to. A, to ten z dopalaczami, to nic nadzwyczajnego. Tylko ja nie wiem, czy go dogonię tym moim. Cheap! Dogoniłem. Właśnie, bo ja mu mogę chyba silnik wyłączyć, nie? Uwaga. A, nie najechał. No chodź! A, titi! Gonimy, ja też mam dopalacze, co? Myślisz, że nie? Ale nie wiem, czy go złapię, on jest za szybki chyba. I też chyba ma dosyć mocny pancerz ten samochód z przodu, nie? Ten Batmobil. Gonimy gnoja. Oj, chyba nie za dobrze my tu jeździmy. O, prawie go oberwał. Ej, dobre hamulce ma ten samochód mój. O, za szeroki, nie zmieścił się. Gdzie on tam pojechał? Gonimy go. Pyk. Kurde, jak on użyje tego dopalacza, to ja go nie dogonię.
Okej, okay. Wywalanie w powietrze samochodów ruchu ulicznego to zawsze przyjemność, no bo kto lubi korki? Oj, chyba chowa się do domku. Jak zobaczył mojego czołga, się chyba wystraszył. Tak, ucieka. No dobra. Do tego mamy z głowy, ale... Widzę, że ktoś tam transportuje jakiś ładunek. Co to może być? Czy są jakieś nowe ładunki w tej aktualizacji? Nie wiem, ja po prostu sprawdzam pojazdy. To tak, tutaj gdzieś skręcimy. Daleko musi ten ziomek być. Nie wiem, ale jakoś go dogonię. Mam nitro przecież. Dziwne, że jeszcze żaden cheater nie skraszował sesji albo coś. Macie jakieś informacje odnośnie tego, ile ich teraz jest na sesjach, czy też nie? Właśnie, zobaczymy, jak to w środku wygląda. No, kosmos trochę, nie? Jest, widzę go już powoli. Zatrzymał się chyba. Nie, po prostu się zlagował. Co tak wolno jedzie? On coś transportuje. Aha, bo on ma jakieś ten... jakieś gadżety. No przy okazji sprawdzimy moc tego pojazdu mojego. Okej. Okay. Gdzie on tam pojechał? Sprawdźmy, czy mogę go wyłączyć. Patrzcie, wyłączyłem go! Zajebiście, to już wiem, dlaczego te IM są takie dobre. Tylko wyłączyłem go na chwilkę, tak? To jest świetne, innych graczy możemy wyłączyć. Niezależnie chyba od tego, kto jaki ma pancerz, innych graczy możemy wyłączyć tą miną IM, nie? Intel Extreme Masters, jakby ktoś nie wiedział. Próbuję go tamten zminować, nie? Gdzie on jedzie? Jest, dostał! Wyłączył się? Nie, no chyba nie. Musiał trafik wjechać w to. Co on robi? W ogóle ma to dostarczyć? Aha, bo to jest broń do odzyskania. Jasne. To jest taka misja dla wszystkich. Kapuję. Spoko, to mogę go atakować. Nawet lepiej. Ej, chyba... A, już myślałem, że miny mi się skończyły, ale nie. Co się stało z tą grą? O, skręcił, okej. Okay. Już wie, że te miny nie są fajne. A jak ja najadę na tą minę? Aha, tak to działa. Dostarczył broń. Dobra, jak ja dojadę na tą minę, to też mnie tam... O, nie? Także spoko. Znaczy, w sumie... Tak słabo, ale wiadomo już, jak to działa. Na chwilę się pojazd wyłącza i to jest super, mi się podoba, bardzo mi się podoba ta mina IM. No bo niezależnie od tego, kto jaki ma pojazd, ta mina może zatrzymać jakikolwiek pojazd. Czy to jest czołg, czy to jest kuruma, czy to jest jakiś inny hardkorowy pojazd. No poza oczywiście, nie wiem, jakimś latającym, tak? No bo wiadomo, że wtedy to nie mamy jak, nie? Cyk. Co tu jeszcze? O, tutaj ktoś jedzie. Cyk, jedziemy. Co jest, sami Rosjanie grają? Tam, w prawo. Tu pojedziemy. W lewo za gościem. No chodź. I cyk. Jak poleciał. Dobra. Zobaczmy, co ten tam robi. A, pojechali się tuningować. No to ja też tam pojadę. O, jak wyjadą z garażu, to im zostawię minę. Hu, 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 hu. Ale będzie śmiesznie. Nie, nie będzie. O kurde. Dobra, to chodźmy tu. Cyk. Cyk. Wjedzie w to? Nie, pojechał drugą stroną. Okej. Okay. Stuningował sobie nową furtkę. Uciekł, zobaczcie, jak uciekł. Dobra. Obstawię wyjazdy minami. Ten ziomek, który tutaj jest,
będzie miało problem. O! Że też tymi pojazdami można po sesji jeździć, nie? O kurde. Trochę za dużo tych min. Ale dobra to. To jest jakiś chyba świeży gracz i dopiero co tam tuninguje. Nie wiem kto to jest, ale... Poczekamy, zobaczymy. Tym moim ziomeczkiem można się prawie w miejscu obracać. Bardzo zwrotne to jest. Spoko są te miny. Czy ja już się dymię tak, że zaraz wybuchnę? Się zastanawiam. Dobra, jedźmy. Będziemy tu na niego czekać nie wiadomo ile. Dopiero obczaję opcję. Tak? Tak, jeszcze tam zostanie na chwilę. My sobie pojedziemy tu i spróbujemy innych graczy pozatrzymywać. O, tu jakiś różowy jest. Chyba ten, co wyjechał z tuningu dopiero co, nie? Trzeba go dogonić. Okej, okay, pojedźmy sobie... Ach, tutaj nie mogę. Ale mogę zrobić tak. O kurde. Ty. O. Skacz! Oj, shit! Możemy sprawdzić ewentualnie jego wytrzymałość. Trochę już był zniszczony wcześniej, nie? What? A coś innego? Granat. Oj, chyba się już dymi. To będzie ostatni chyba. Co? Działa jeszcze? Tak, ale się już dymi na czarno. Nieźle. Jezu, totalny OP. Tak, już słychać ten sygnał, nie? Jak w czołgu. Ta. To by było na tyle. Także tak wygląda. Najciekawszy z wyglądu. Nie do końca praktyczny sym akurat taranem. Musiałbym przetestować jeszcze jakiś inny taran. Ale wygląda to fajnie. Piszcie, co myślicie o tym pojeździe. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.